Tak się złożyło, że jesteśmy gościnnie u szwagra na działeczce i tak się złożyło, że wędzimy razem. Ja u siebie, on u siebie. To jest jego wędzarnia. Pozwolił mi nagrać. Już ma osuszone wszystko, teraz tylko podpala dymboksa. Ma troszeczkę innego niż ja, ale zasada jest identyczna. Teraz nazwijmy to innej firmy. Odpalamy, czyli podpalamy sobie wiórka. Pompeczkę już włączyłeś, nie? Tak, włączyłem. Zrobiłem na maksa. Te pierwsze parę minut, niech pochodzi, niech się zrobi cuk. Niech się zrobi cuk. To... Później zmniejszymy to na minimum. Dzięki tej pompeczce po prostu tam jest żar non-stop. Zero ogniska. Dymek już ładnie poszedł do góry. Cudowna sprawa. Zobaczymy, jak dymi. Ładnie dymi. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba będzie widać. Jedzie z koksem. Wylewałem przed chwilą. Tak szwagier ma zrobione. Taki ma zrobione taką wędzarenkę. Tak sobie wymyślił. Ja wam pokażę całą z drugiej strony, bo on ma inaczej. Tam miał drzwi po lewej stronie, od głównej strony. A od tej strony ma wszelkiego rodzaju przełączniki, pstryczki, elektryczki. Czyli pierwszy przełączniczek jest to przełącznik główny, który podaje nam zasilanie na całą wędzarnię. Mamy następny przełącznik, czyli podświetlenie, światełko zewnętrzne, światełko wewnętrzne, sterownik temperatury. Później mamy włącznik, który podaje nam prąd na grzałkę. Teraz mam akurat tutaj wyłączony wentylator, bo suszanie się skończyło, ale tu jest przełącznik włączony na pompkę, która daje nam takie podciśnienie na urządzenie zwane dymboksem i dlatego to się wszystko pali i powstaje dym. Pokaż fagierkę, jaka masz w środku. Bardzo ciekawa sprawa, bo był u mnie kolega i mówi, pokaż mi, jak ty te wędliny wędzisz. Otwiera drzwiczki i mówi, ale numer. Co to jest? Co to jest? A gdzie masz wędlinę, szwagier? A wędliny nie ma. A wędliny czyli nie ma. Tak naprawdę tutaj znajduje się cała elektryka. No. Czyli kostka, która rozprowadza prąd przewodami do przełączników, do sterowników, do wentylatora. Tu mamy wentylator. Tu mamy zamontowaną pompkę, która podaje nam podciśnienie na dymbox. Wymyśliłem sobie dwa włączniczki takie, przepraszam, gniazdka, pod które podłączam sobie tutaj przewód jest do pompki. Tu mogę sobie coś podłączyć, jak będę miał taką potrzebę. Lampę może zewnętrzną. Zewnętrzną. Wiatraczek jest tutaj. Myślę, że fajna sprawa, dlatego że jeżeli coś by się wydarzyło, jest bardzo prosto urządzenie jakieś wymienić, przewód wymienić, bez jakiegokolwiek dodatkowego rozbierania wędzarni. Komin, jak widzimy, jest z PCV-ki, ale to jest tylko końcóweczka. Tylko końcóweczka. W środku jest kolanko z nierdzewki, jest harmonijka metalowa. Ciekawostką jest to, że ten komin można podnieść. Nie będę stawał teraz na taborecie, bo to nie ma sensu, ale gdybym stanął, to jestem w stanie go podnieść. I mam dojście do elektryki, czyli przewodów do oświetlenia, plus do kolanka, plus do tej harmonijki metalowej, gdzie jest przejście później z setki na 75 i dymek uchodzi nam do góry. Chodź, szwagier, zobaczymy, jak tam wędlinka. Możemy. No właśnie uruchomiliśmy, zobaczymy, jakie zadymienie u ciebie jest. Podejrzewam, że nic nie będzie widać. Jest siwo. Jest siwo, tak jest podejrzewam, siwo. Że będzie siwo. O, zadymienie, proszę bardzo, zobaczcie. Bardzo ładne. Nic nie widać. Nic nie widać, jest siwo. O, ładnie trochę. Daje. No. O, troszeczkę nam uciekło. To jest dopiero początek, więc tu nie ma koloru, nie ma niczego na razie tak, do tego zobaczymy. Wędzenia. Oczywiście, że tak, dopiero co włączyliśmy, to jest jakieś 10 minut góra, nie? Jak dym został puszczony. Zobacz, będziemy to obserwowali. Zapalę światełko. Zapaliłem światełko, to jest taka ciekawostka, może słabo to teraz widać. Budując tą wędzarnię, w sumie w tym samym czasie zaczęliśmy budować ze szwagrem, bo taki
pomysł przyszedł nam do głowy. Kupiliśmy dwie takie same lampeczki. No i ta lampka pierwsza była lampką plastikową. Przy pierwszym odpaleniu coś mi nie pasowało z tą lampką. Myślałem po prostu, że to, ten plastik pod wpływem temperatury uwalnia jakiś dziwny zapach. Okazało się później jednak, że nie. Ale nie chciałem ryzykować, więc zamontowałem zwykłą lampkę z piekarnika. Czyli ona jest porcelanowa, obudowa i góra jest szklana. Światełko jest mniejsze, bo to jest mniej wat. Ale jeżeli jest ciemno, to tak, ułatwia tak. To, że... W nocy, o, proszę w nocy. To możemy sobie... Zawsze coś doświetli, nie? Doświetlić. No, szwagierek ma taką komorę. Podstawia sobie tu jakąś płytkę, widzę. Grzałeczka ma identyczną. 2000 watów, tak. 2 kW. No, dymboksik jedzie ładnie. Podstawiamy takie miseczki, streberka, żeby tam nie kapało. Bo to zawsze z tego są po prostu taka smoła. Pozostałości te niedobre, ale to zostaje. Co ciężko umyć. Co naprawdę ciężko jest umyć. Zostaje na dnie. To nie szkodzi dla wędlinki. Ale nie używamy żadnej chemii do mycia w środku, bo wiadomo, to jest żywność. Robimy to dla siebie, dla znajomych, dla przyjaciół, więc do mycia nawet tej blachy po paru jakichś tam wędzenia, którą można umyć, nie stosujemy żadnej chemii. Ciepła woda, szmatka i tym jest po prostu myte. Przymknę teraz. Przymknij, bo szkoda. Zbiera. Tak, niech się. O, szwagier sobie takiego ryjka tu powiesił. Świnki chyba, no bo to wygląda na świnkę, nie? Taki kawał wam powiem jeszcze, jak już tak patrzymy na tego ryjka. Facet przychodzi do mięsnego i mówi: proszę pani, a tam na półce z tyłu to leży świński ryj? A ona mówi: nie, tam jest lustro. Tak mi się przypomniało z tym ryjem od razu świńskim. No i tak zaczęliśmy wędzić, godzina 10, myślę, że te 3 godzinki... O, 4 szwagier na pewno. 4 godzinki, to w zależności... Przy temperaturze tej, nie wiem, ja jadę na 60-66, a ty? 60, ustawiłem 60 i... No i okej, to ja myślę, że 4 godziny wystarczy. Dobra, kończymy. Do zobaczenia... Później. No co tam, szwagierek? No dosypałem niedawno troszkę ziurków. Sypałeś? Tak, dosypałem. Dosypałem, bo jednak jarzy się ładnie. Okazuje się, że... Co mamy trzecią godzinę? Chodź, zobaczymy, co tam u ciebie słychać w tej twojej budce. No, czekaj, na pewno jest zadymione. O, ślicznie. Kolorek jest ładny. Niech się trochę odymi. Kolorek jest super. Myślę, że jeszcze tak z godzinkę wędzenia. Godzinkę chyba jeszcze, nie? Tak, godzinkę będzie starczy. Akurat ja będę parzył, więc za godzinę. Ja też swoje będę parzył, wiesz? Parzenia, więc trzeba będzie wodę przygotować gdzieś już za pół godziny wstawić, żeby ona się już zagotowała. Też zadzwonię zaraz do mojej koleżanki, małżonki, niech wstawia wodę. No, także kolor jest bardzo ładny. Proszę bardzo, nawet wyciągnę jakiś jeden boczek tak na zewnątrz, może będzie lepiej widoczny. O. Kolorek jest super, moim zdaniem. Oczywiście, moim zdaniem. Ernest, no to i to daje nam wędzarnia elektryczna. Elektryczna to raz i co jest nie ma kropki jakiejś sadzy. I co jest bardzo ważne, osuszenie. No. Osuszenie. Podstawa. To jest pierwszy krok, to jest drugi krok po kupieniu wędlin. Bo pierwszym krokiem jest kupić dobrą wędlinę, a drugi krok... Dobrą peklę zrobić. I dobrą peklę, czyli powiedzmy, że osuszenie to będzie trzecim krokiem. No właśnie. Nie ma żadnego osadzenia, żadnego dymu. Zero smoły, nie? Zero smoły, także uważam, że wędlina bardzo ładnie wygląda. Za godzinkę zobaczymy już na efekt końcowy. Efekt końcowy.